Hello, to jest odcinek z Minecrafta. Minecraft wrócił na kanał, to się dzieje, to jest Minecraft Creative i mój świat Molakowice, który możecie kojarzyć z poprzednich odcinków. Jak widzicie, ja sobie stoję, a właściwie stałem chwilę temu na takim tutaj drzewku, co jest tam gdzieś do chmur, a nawet wyżej, i pokazywałem wam Molakowice. To jakiś skibli toilet przeze mnie zbudowany, ale dzisiaj nie zajmujemy się Molakowicami czy Żużlowicami. Tutaj dużo nowego powstało, więc jak będziecie chcieli oprowadzkę po nowych rzeczach na Molakowicach, to piszcie, ale dziś zajmiemy się Górowicami i tutaj to nie wygląda jakoś niesamowicie. Zwykłe góry, jakieś tam trzy budowle na krzyż, ale jak pójdziemy sobie za tą górę, to tam jest po prostu coś niesamowitego i musicie to zobaczyć. To jest kanał Elipso, ja jestem Elipso i zaczynamy, więc dobra, jeżeli chodzi o Górowice, to tutaj mamy takie schodki, które ładnie nas prowadzą na samą górę, ale to wam pokażę na końcu. Ja to też dużo, długo budowałem, więc to zostawimy sobie na sam koniec, ale w ogóle wejście od tych schodów, samo wejście jest w tym miejscu, więc jak widzicie, najpierw trzeba trochę przejść pod ziemią, żeby dojść do tych schodów, ale tak jak mówię, to na końcu, wam później pokażę, o co chodzi. Od którego miejsca sobie zaczniemy? Myślę, że mogę wam pokazać na przykład tutaj tą oto flagę Molakowic, która właściwie jest już w Górowicach, ale no jakby chodzi o to, żeby był ładny widok z Molakowic właśnie na tą flagę, więc zielony, czyli mój ulubiony kolor, czarny, czyli ulubiony kolor mojego taty, który także ma tutaj swoje budowle, i niebieski, czyli ulubiony kolor mojego brata, i to wszystko tak ładnie tutaj gra. Tutaj mamy na takiej sporej wysokości coś takiego jak, nie wiem, ja to nazywam chyba Centrum Świata Molakowice. No w każdym razie tutaj teoretycznie to jest taki jakby mały nasz Sejm, powiedzmy. No i są takie tutaj różne dyskusje prowadzone odnośnie jakichś różnych budowli, które na Molakowicach będą powstawać. Tak to wygląda, nawet nie ma tutaj za bardzo wejścia, bo ja miałem kiedyś takie cheaty i mogłem po prostu się tam przeteleportować, bo tam, o, była taka kabina do teleportowania, no ale to, że tak powiem, mi się gdzieś tam usunęło, gdzieś mi to się na komputerze zgubiło. Tutaj jest taka chata mojego brata na Górowicach. Jak ona wygląda? No raczej taka niepozorna, generalnie dużo lawy, taki trochę styl nederowy, więc wchodzimy sobie do środka. Tym możemy wjechać na bardzo dużą wysokość. Tutaj sobie wchodzimy na górę i to właściwie właśnie to coś. Tutaj za specjalnie nic nie ma, ale uwaga, bo jak schodzimy sobie tutaj, czekajcie, muszę jeszcze raz tak zrobić. Jak wchodzimy sobie tutaj, tutaj na dół, to teoretycznie, no już szedłem, tutaj powinno być przejście, no bo zazwyczaj te obrazy za nimi są jakieś przejścia, ale Tymon to jest 400 IQ, przynajmniej według niego, i on uznał, że każdy będzie myślał, że to jest przejście i będzie się tutaj trudził, żeby wejść, ale nie, tu nie ma żadnego przejścia, bo teraz patrzcie, jak my sobie tutaj wyjdziemy, to tutaj jest po prostu ściana, tu nic nie ma, nie? I to jest właśnie taki mózg Tymona. Dobra, zrobimy sobie szybko komendę na dzień, no już właśnie jej nie zrobię, bo chodzi o to, że wcisnę wcześniej caps lock, a caps lock to jest przycisk od nagrywania, więc dobra, zrobię sobie szybkie cięcie i się prześpię. Dobra, wstaliśmy już sobie generalnie tutaj z łóżka i od razu ten, trzeba wracać na Górowice, bo tak jak mówię, no przycisk od nagrywania to jest caps lock, więc po prostu zakończyłbym nagrywanie, jakbym go kliknął, więc dobra, zobaczyliśmy sobie, gdzie jest ta chata Tymona, zobaczyliśmy sobie chatę Tymona, która jest dokładnie w tamtym miejscu, to teraz wbijamy centralnie na ten środek Górowic, który, mówię wam, jest kozacki. Tutaj od samych Molakowic jadą w ogóle tory, które prowadzą właśnie na Górowice, nie wiem czemu używałem kontrola, no i dobra, lądujemy sobie. Tutaj jest pełno budowli, ale więcej budowli jest gdzieś poukrywanych w środku tych gór, tam na górze, więc ja to wam zaraz pokażę. Lądujemy sobie tutaj i od czego zacząć, żeby to tak dobrze wyszło. Może jeszcze wam pokażę jedną budowlę, która należy do mojego taty, to jest ciekawostka. On tutaj zaczął coś budować i od jakichś dobrych 2 lat tego nie buduje. O, to jest właśnie coś takiego, jakiś taki, nawet nie wiem jak ten kształt nazwać, no taka jego w każdym razie budowla. Dobra, na start polecimy sobie tutaj do tego domku wiedźmy. Wygląda to jak zwykły, taki na parę tylko bloczków w górę domek, ale uwaga, bo teraz chodzimy sobie tutaj na dół, to jest takie na górze zwykłe. Tutaj mamy jakieś skrzynki, tam jest jedna ukryta skrzynka, której nie da się otworzyć, ale teraz chodzimy sobie tutaj na dół i uwaga, idziemy jakimś tunelem, on wygląda mega niepozornie. Teraz wchodzimy sobie na górę, mogę użyć nawet sprinta, i tutaj lądujemy w domku, który z zewnątrz wygląda tak, cały z dirta, i może ktoś z was kojarzy, bo to jest domek wzorowany na tym, co na pewnym serwerze miał Abra razem z Bobo, to był właśnie domek Bobo.
czyli gościa, którego bardzo lubię. No i dobra, na górze sam deal, tu schodzimy na dół i tu jest taki sam hangar, jaki miał właśnie Bobo Minecraft, więc mamy tutaj różne skrzynki, enchanty i prezentuje to się jak dla mnie mega ładnie, taki styl typowo dirtowy, jakieś liście, kwiatki bez większego ułożenia tak naprawdę, więc stąd sobie wychodzimy. Tutaj wchodzimy do pomieszczenia, gdzie są schodki, ale chyba lepiej będzie, jak tak po prostu sobie zejdziemy na dół. Lekka halucynacja i uwaga, bo tutaj budowałem to naprawdę długo, nie wiem o co chodzi z tym dirtem, a nie, on tak sobie po prostu tutaj stał. Tutaj jest Enderman jakiś, więc nie będziemy mu tutaj pomagać. Okej, tutaj niestety odsłoniłem troszeczkę, ale dobra, patrzcie, tutaj no teoretycznie nic nie widać. I teraz tak, podchodzę sobie do tego, łapię za dźwignię i tutaj robi nam się przejście, nie? I to już teoretycznie wszystko, ale nie, bo tutaj jest jeszcze trapdoor, pod którym sobie schodzimy i tutaj jest taki stoliczek, taki tajny stoliczek, gdzie wiecie, takie najpoważniejsze rozmowy na tym świecie się odbywają. Naprawdę jest to ładne, pełno skrzynek, więc tutaj największe bogactwa górowic czy nawet molakowic pewnie są trzymane. Dla bezpieczeństwa sobie to zamknijmy. Dobra, no i możemy chyba wracać na górę, bo teraz już wam obiecuję, że żadnych więcej przejść tutaj nie ma, więc my już sobie stąd wychodzimy. No i dobra, jak zawsze śnieżnie, to się nigdy nie zmienia, śniegu tutaj jest potąd. Tu mamy takie ładne drzewka, jak widzicie, z nich leci dym, no bo zrobiłem taki patent z kominami, które są tutaj. Jest jeden, w sensie ognisko, a nie komin. Tutaj jest jeden komin, tutaj jest drugi kominek. Tutaj sobie zobaczcie, ładne lodowisko, bardzo ładnie się to prezentuje. Tam jest taka mała trybuna, a tutaj siedzi sobie sędzia, więc to jest taka jedna z ciekawszych atrakcji na Górowicach. Za chwilę przejdziemy sobie tam, bo to jest mega ciekawe miejsce. Ale zanim to wejdźmy sobie tutaj. Jeszcze to jest taka malutka budowla. W sumie no to takie na szybko, żeby to ładnie wyglądało. Dało jakieś takie ozdoby tutaj porobiłem, prezentuje to się całkiem ładnie, tam już są tylko moby, więc tam nie idziemy, ale uwaga, schodzimy sobie tutaj i tutaj jest, że tak powiem, chata, miejscówka mojego brata na Górowicach, zaraz sobie tutaj wejdziemy. No wygląda to na pewno ciekawie, też trochę bez składu i ładu. Tutaj nie ma praktycznie niczego, tutaj za tym murem sobie schodzimy, jest jakieś trzy, że tak powiem, piętrowe drzewko na środku i teraz uwaga, tu jest rzecz, przez którą mogą nam w jednej chwili wybuchnąć całe Górowice, bo tutaj Tymon naładował pełno TNT od tego miejsca do miejsca tamtego, więc tego jest naprawdę, naprawdę dużo. On tutaj też porobił pełno jakichś przejść, no właśnie, tutaj jest jakiś portal. W ogóle, a tutaj nie byłem nawet, myślałem, że tutaj będzie coś jeszcze, ale nie, tutaj mamy tylko miejsce na portal, ale on tych przejść miał też więcej, tutaj na pewno możemy przejść i od razu sobie patrzę, co tutaj jest, bo szczerze tutaj nie byłem, czekajcie, o co tutaj chodzi, dobra, tutaj zrobimy tak i... Aha, tutaj wychodzimy po prostu w jakiejś drugiej części Górowic, a tutaj, bo tutaj nie byłem chyba, tu wychodzi, aha, dobra, tutaj wychodzimy po prostu po drugiej stronie tej budowli Tymona. No w każdym razie wygląda to naprawdę ciekawie. Zakaz, o Boże, jak to jest napisane, zakaz dla Maja, czyli naszej kuzynki, która jeszcze tam, nie wiem, z 2 lata temu też z nami na serwerze grała, więc dobra, wychodzimy sobie z tej części Tymona. Ona jest całkowicie pod ziemią i tutaj jest tylko właśnie na nie zrobiona taka dziura, ale dobra, teraz wchodzimy sobie tutaj, bo tu jest naprawdę ciekawie. Tutaj farma zwierząt, ale dobra, to teraz jest nieważne. Uwaga, tylko dla radnych miasta Molakowice, miejsce odpoczynku po dniu pracy w Molakowicach. Tutaj takie fajne amerykańskie flagi, bo to ładnie tutaj pasuje. Farma zwierzęco-roślinna, tak jak mówię, to jest taka strefa wypoczynku. Tutaj mamy na przykład balkon, na którym można sobie podziwiać piękno Górowic, bardzo ładny stąd jest widok, my już sobie stąd schodzimy, to jest taki właśnie balkonik. Teraz tak, idąc dalej, tu mamy dom na górze, do którego przejdziemy za moment, bo to jest naprawdę ciekawe miejsce. Tu schodzimy sobie do magazynu, który moim zdaniem ma naprawdę ładny, drewniany, klasyczny wystrój, no i właśnie taki oto magazynek, prezentuje się, myślę, naprawdę fajnie, nie wiem, co mogę jeszcze więcej o nim powiedzieć. Idziemy tutaj. Tutaj na razie za tymi drzwiami nic chyba z tego, co kojarzę, nie robiłem. Tu na środku jest takie ładne drzewo, ale uwaga, bo ciekawie robi się tutaj. Nie będę używał łódki. W każdym razie tutaj powinna ona być. Nie, nie ma łódki. To sobie otwieramy. Tutaj wchodzimy ze swoją łódką. Płyniemy sobie tędy. Ja może będę imitował taką łódkę, no bo też nie trzeba w sumie tego robić z łódką. I tutaj spływamy sobie na sam dół. Można też to zrobić dynamicznie. W każdym razie to jest taki wylot jakby z tych naszych Górowic. No i dobra, wychodzimy sobie tędy, tutaj zostawiamy łódeczkę, albo ją ze sobą zabieramy i patrzcie, jakie to jest w ogóle długie, nie? Ja to mega długo budowałem, to jest taki tunel
z samej góry na sam dół. Schodzimy sobie tędy po drabince albo możemy spaść, bo to kreatyw. No i tutaj mamy jeszcze zaznaczone ładnie, którędy iść. I tutaj jak sobie pójdziemy tymi torami, to dochodzimy do Molakowic, więc to jest właściwie taki fajny patent. Dobra, szybciutko sobie wracamy na górę do centralnej, oj jak zlagowało, do centralnej części górowic. No i bo dobra, trzeba wam pokazać też kolejne ciekawe rzeczy. Byliśmy w tym budynku dla radnych miasta Molakowice, to teraz jesteśmy w miejscu, gdzie idzie się właśnie tam z dołu, to było to przejście, tutaj chmura nam to teraz zasłania. To jest piękny widok na górowice, gdyby nie te chmury, to byłby jeszcze ładniejszy, wszystko pięknie ośnieżone. Tu mamy jakieś piecyki, craftingi, skrzynki, w których chyba standardowo nic nie ma, łóżeczka, no i tutaj sobie wychodzimy, taka klasyczna chatka tutaj na górze, ona wygląda naprawdę fajnie, ładnie oszklona, no i tutaj na górze mamy jeszcze jakieś łóżka. No łóżeczko, cztery skrzynki i jakiś ładny design liściowy, też fajny widok przez te szyby. Idąc dalej, zostając tutaj na samym jakby na szczycie Monteverestu, tego naszego górowicowego, wchodzimy sobie tutaj do jakiejś chaty, która nie ma większego wystroju, ale jest też całkiem ładna. Tutaj mamy jakąś głowę szkieleta, tutaj jakieś cztery skrzyneczki, to jest taka dość podłużna chata z jakimiś biblioteczkami, tutaj byliśmy. Tutaj jest choinka zaczerpnięta z gazetki, bo ja sobie kiedyś zbierałem jakieś tam kraftery, nie kraftery, tak się nazywały chyba te gazetki minecraftowe. No i tam były właśnie różne pomysły na budowlę, które ja realizowałem. Teraz tak, patrzcie, to ja nawet onumerowałem, jaki to był magazyn. Minecraft, czwarty numer w roku 2019. I teraz tak, wchodzimy sobie tutaj i to jest miejsce, z którego jestem naprawdę dumny, bo to wygląda naprawdę ładnie. I mimo, że to skopiowałem właśnie z tej gazetki, to jest ładnie oświetlone, mega luksusy, mega komforty i z tego miejsca, tak jak mówię, jestem mega zadowolony. Tutaj jest taka mała restauracja, w sumie nawet nie ma tu miejsca na kuchnię, dosłownie dwa stoliczki, dwa obrazy, więc tu akurat bez szału, no nie popisałem się budowlą. I tutaj taki fajny wiejski domek z jakimś kominkiem, jakaś skrzynka. Tak to właśnie wygląda, więc jeżeli chodzi o samą górę górowic, że tak powiem, o ten szczyt, to by było na tyle. Tutaj jeszcze to miejsce, gdzie się wjeżdża z chaty Tymona i to jest po prostu taki wielki klot z dirta, na którym nic za specjalnie nie ma. No tak to tak naprawdę wygląda, jeżeli chodzi o większą część górowic. I czy ja jeszcze powinienem wam coś pokazać? Poczekajcie, teraz tak, to sobie omówiliśmy, ja może wylecę z tych chmur. Tutaj gdzieś było, pamiętam, takie jakieś przejście, do którego nie umiem za bardzo trafić, to ono było oznaczone, o tutaj, takimi amerykańskimi flagami, więc możemy sobie tutaj wejść, schodzimy na sam dół, ale nie wiem, czy w ogóle jest po co, bo tam praktycznie jest bedrock, to nic nie ma. Tutaj jest tylko, o tu, nie tutaj, tutaj jest jakieś takie przejście, ale tam też nic nie ma, tam jest chyba wyjście na powierzchnię, ale jakbyśmy sobie przeszli tam na samym dole, to da się dojść właśnie do tamtego miejsca w centrum górowic, więc tak naprawdę tak to wygląda. I nie wiem szczerze, czy jeszcze mam wam coś do pokazania. Nie, chyba nie, bo w ogóle jak idziemy sobie tędy, to też chciałam wam to pokazać. Tam są górowice, tam gdzieś, o właśnie tam, to dochodzimy sobie tutaj do pustyni i jak pójdziemy sobie kawałek tą pustynią, nie wiem dokładnie jak długo to gdzieś było, tutaj chyba, to dochodzimy do Żużlowic, czyli mojego takiego żużlowego miasta właśnie na pustyni. O, ono jest właśnie tutaj, jeszcze wam tylko pokażę, ja nagrałem nawet z tego odcinek, gdzieś tutaj powinien się zaraz pokazać pierwszy tor. Tu jest mój domek, to jest w ogóle beka, bo tam dosłownie śnieg się tak jakby, no, łączy z piaskiem. O, czekajcie, tak, patrzcie, tam, gdzie ja pokazuję, a bo ten dąb nam to zasłania, tutaj normalnie jest tor żużlowy i możesz sobie jeździć, ale tak chcecie, to ja wam tutaj teraz mogę nawet oznaczyć ten odcinek z Żużlowic, to sobie ogarniecie. No i dobra, ja chyba wam pokazałem w ogóle wszystko, co miałem wam pokazać. Te górowice cały czas będą się rozrastać. Chcę tutaj parę ambitnych planów wdrożyć do rzeczywistości. Tutaj mamy jakieś tabliczki, nie ogarniam w sumie, po co je postawiłem. No i dobra, tak to wygląda. No tak naprawdę tutaj na górze mamy budowlę. Jezu, jak laguje. Tam mamy jakieś budowle, tutaj mój tata się zbudował. No a tam już są Molakowice, nie? No i tutaj ta główna część, która mi się osobiście mega podoba. Wiem, co miałem wam pokazać, o czym zapomniałem, więc jeszcze szybko sobie to ogarniam.
ogarniemy, bo jak pójdziemy sobie tam na dół na mola, nie mogę z tego skibidi toileta, dobra, idziemy sobie tutaj na dół, to będzie już ostatnia rzecz, którą wam pokażę, to wchodzimy sobie do takiego czegoś, co też budowałem, z czego jestem zadowolony, przyjrzymy się temu na następnym odcinku, jak wam pokażę, co nowego zbudowałem na Molakowicach, ale tu wchodzimy sobie droga do American House, czyli tego miejsca, gdzie są właśnie te amerykańskie flagi. I ja nie będę celowo robił cięcia, żebyśmy mogli sobie szybciutko tędy pójść. Staram się tutaj używać oczywiście sprinta. Tutaj są te schody, właśnie, one się łączą z tym. To jest to, co chciałem wam pokazać, że tymi schodami, które są tutaj, możemy sobie na spokojnie do górowic dojść. Tutaj jest jeszcze takie ładne zadaszenie, żeby nie padało nam na głowę, więc szybko trzeba tędy przejść po tych schodkach. I tutaj wbijamy się już w część jakby taką górską. Tu już są górowice. To jest fajne właśnie, że od razu zmieniamy Molakowice na górowice. Idziemy sobie tędy i dosłownie za 5, 4, 3, 2, 1 mamy widok na górowice już i wychodzimy sobie dokładnie, czekajcie jeszcze, żeby wam to pokazać, gdzie my centralnie jesteśmy. Wychodzimy sobie tu i jesteśmy w tym American House. No to jest właśnie piękno górowic, że to jest 400 miliardów przejść z Molakowic właśnie do tego miejsca i szybciutko można zmienić swoją lokalizację, więc ja idę spać, ale tylko w Minecrafcie, bo teraz pewnie będę dalej sobie pykał w Minecrafta, pójdę coś zjeść i będę rozwijał pewnie Molakowice albo właśnie Górowice. No a jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy chcecie więcej kontentu Minecraftowego, Minecraft Creative, bo właśnie tak jak mówię, wiele rzeczy nowych na Molakowicach się pojawiło. Pewnie też na Żużlowicach też coś dołożyłem, to wam najwyżej pokażę przy okazji nowych rzeczy na Molakowicach. No i właśnie możemy sobie taki odcinek z aktualizacji Molakowic zrobić. Piszcie, czy chcecie. To był odcinek z Górowic, ja jestem Elipso i do zobaczenia na następnych odcinkach. Na razie, siemano!